Szanowni Państwo, jesteśmy zaszczyceni, że chcieliście spędzić z nami to dzisiejsze wydarzenie na kilka godzin przed nadciągającym kolejnym lockdownem. Lubelska Wiosna jest organizowana przez Centrum Spotkania Kultur z Instytutem Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS. Patronat nad tym naszym wspólnym wydarzeniem objął minister kultury Piotr Gliński, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski i prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Lubelska Wiosna jest adresowana do młodych artystów, którzy poruszają się w obszarze szeroko rozumianego malarstwa i ma na celu przede wszystkim promowanie i wspieranie tych młodych artystów. I ta idea, jak widać, została dostrzeżona przez młodych artystów, trafiła na podatny grunt, ponieważ ci młodzi artyści dosłownie zasypali nas swoimi pracami. Otrzymaliśmy 275 zgłoszeń, w sumie dotarło do nas około 1000 prac. Dzisiaj na naszym wernisażu obejrzą Państwo, będą mogli Państwo podziwiać około setki z tych prac, 36 finalistów wyselekcjonowanych przez eksperckie jury. Szanowni Państwo, Lubelska Wiosna by nie powstała, gdyby nie pomysł, wielkie zaangażowanie i praca, ciężka praca, co dużo mówić, dyrektora artystycznego Centrum Spotkania Kultur, profesora Mariusza Drzewińskiego. Chciałabym Państwu teraz zdradzić, że profesor Drzewiński od kilku tygodni, a może już nawet od grudnia, nie śpi po nocach. Sen z powiek dosłownie spędza mu organizacja, jak to młodzi ludzie mówią, czy wszystko wypali. Mam nadzieję, ja jestem do tego całkowicie przekonana i chciałam Państwu zameldować i mam nadzieję, że Państwo również to potwierdzą, że wszystko wypaliło. Chciałam pogratulować profesorowi Drzewińskiemu tego wielkiego sukcesu i podziękować. Podziękować także całemu biuru programowemu, który pracował nad organizacją tej wystawy i oczywiście także profesorowi Sławomirowi Tomanowi z UMCS. Szanowni Państwo, zapraszam na festiwal młodego malarza, artysty, a teraz zapraszam profesora Drzewińskiego, żeby powiedział, na czym polega ten nasz sukces Lubelskiej Wiosny. Dziękuję. Ja też jeszcze raz podziękuję pani dyrektor, bo to naprawdę było duże wyzwanie dla Centrum Spotkania Kultur, żeby w tak trudnej sytuacji zorganizować ogólnopolskie duże wydarzenie. To nie tylko trudna sytuacja dla placówek kulturalnych, ale przede wszystkim dla młodych twórców i chcieliśmy w jakiś sposób też uhonorować ich i pokazać, że w jakiś sposób o nich myślimy. Stąd ten pomysł. To jest pomysł profesora Sławomira Tomana, jeśli chodzi, też przewodniczącego jury. Także myślę, że to wydarzenie wpisze się na stałe w kalendarz lubelskich imprez, a też przyczyni się do promocji właśnie Lublina, bo ja cały czas mam takie przemyślenia, że przecież Lublin jest miastem, jest stolicą województwa, to miasto uniwersyteckie, miasto wielu galerii, które są naprawdę, mają duże znaczenie w Polsce, miasto teatrów, miasto instytucji kultury. I to, co się tutaj dzieje, no właściwie jakby nie wychodzi poza krąg, powiedzmy, naszej tej wschodniej ściany. A tego typu imprezy, jestem przekonany, bo już z tego, co i z profesorem Tomanem, mamy jakby echa tego konkursu i samo to, że przecież na ten konkurs już zjechało z Polski kilkanaście osób. Żałuję jedynie tego, że no niestety od jutra się zamykamy, ale mam taką nadzieję, że spróbujemy wszystko zrobić z panią dyrektor, żeby przedłużyć maksymalnie jeszcze ten czas i może uda nam się otworzyć to dla państwa, bo to przede wszystkim robimy przecież nie tylko dla artystów, ale artyści bez odbiorców, no to też nic nie znaczą, więc myślę, że jeszcze pod koniec, w połowie kwietnia udostępnimy to wszystkim. Nie będę już przedłużał, może teraz już przejdziemy do tak jak pani tutaj dyrektor też powiedziała, no to jest też duży sukces, bo my z profesorem Tomanem liczyliśmy, że jeżeli zrobimy taki konkurs jako pierwszy i że na ten konkurs wpłynie tam powiedzmy 150 zgłoszeń, no to to już będzie sukces. No, tak jak pani dyrektor tu powiedziała, 300 prawie autorów, 1000 prac, a na wystawie pojawi się zaledwie 10%. To nie oznacza, że pozostałe prace były złe. No niestety dysponujemy ograniczoną przestrzenią, a zależało nam też, żeby ta wystawa w sensie takim czysto ekspozycyjnym wyglądała bardzo dobrze. Nie chcieliśmy pozawieszać tutaj prac bez konkretnego odbioru. Chcieliśmy jakby pokazać też z każdego z tych artystów, jakby żeby miał swoją wolną przestrzeń. Także zadbaliśmy o to z profesorem jakoś bardzo szczegółowo. Dziękuję jeszcze raz wydziałowi, a szczególnie profesorowi Tomanowi, no bo mnie tutaj cały czas wspiera i właściwie wszystko uzgadnialiśmy razem ze sobą. Zapraszam, profesorze. Jeszcze raz bardzo serdecznie chciałbym podziękować pani dyrektor Katarzynie Sienkiewicz i mojemu koledze, przyjacielowi Mariuszowi Drzewińskiemu za to, że państwo wzięliście na siebie ten ciężar organizacji, bo rzeczywiście jest sporo pracy przy takim konkursie. Też dla pani Agaty Tomasik duże słowa uznania za logistyczne opanowanie tej sytuacji. Jako przewodniczący jury chciałbym powiedzieć państwu, że praca tego gremium nie była łatwa. Państwo znacie ten skład, więc nie będę już przypominał. Natomiast sytuacja, w której się znajdujemy, koronawirus skomplikował również pracę jurorów, więc liczyliśmy na to, że wszystkim uda się dojechać. No niestety nie wszystkim się udało, więc musieliśmy obradować w trybie hybrydowym. I te obrady nie były łatwe, nie tylko dlatego, że właśnie były te komplikacje, ale również dlatego, że wybór był szalenie trudny, ponieważ tak jak zauważył profesor Drzewiński, musieliśmy dokonać tego wyboru. To jest około 10% wszystkich uczestników na wystawie w tej chwili, ale muszę państwu powiedzieć, że ja znam wszystkich tych zgłoszonych i pośród tych, których nie ma na wystawie, są równie wspaniali artyści, również laureaci wielu ważnych konkursów, którzy się na tej wystawie finałowej nie znaleźli. Podkreślam to dlatego, że wygląda na to, że sam udział w wystawie już jest jakimś rodzajem wyróżnienia i tego strasznie, szalenie państwu gratuluję. No my też kiedyś byliśmy młodymi artystami i pamiętamy te momenty, kiedy wysyłaliśmy pracę na konkursy. No i z biciem serca oczekiwaliśmy na rezultaty. Ale nie przedłużając, myślę, że przejdziemy do ogłoszenia wyników, które znalazły się w puli, ostatecznej puli osób nominowanych do nagród. Ponieważ nagród jest tylko 4 i nie mogliśmy tych nagród przyznać więcej, a bardzo byśmy chcieli. Być może następnym razem się to uda. Natomiast tym razem mamy tylko 4 nagrody, a osób wytypowanych do nagród było więcej i jedną z takich osób jest pani Weronika Adamska. Nie wiem, czy pani Weronika jest. Brawo. Kolejna osoba nominowana to jest pani Dorota Goczał. Jest pani. Kolejna osoba nominowana to jest pani Edyta Kowalewska. Pani Aneta Kublik. I teraz przechodzimy, proszę państwa, do tych nagród konkretnych, które są nagrodami finansowymi. Tutaj ten wyrównany poziom uczestników spowodował, że jury postanowiło nie różnicować nagród regulaminowych, które były ucharakteryzowane kolejnością i też kwotą, więc postanowiliśmy wspólnie, że będą to 3 równorzędne nagrody. w kwocie 10 000 złotych. I jedną z tych osób jest pani Martyna Borowiecka. Przede wszystkim chciałabym powitać wszystkich zgromadzonych, że mimo tej sytuacji bardzo wyjątkowej możemy być tutaj ze sobą, oglądać swoje prace nawzajem. Mówię tutaj też o artystach i artystkach. To jest naprawdę wyjątkowy moment, żeby jeszcze tak na parę godzin przed zamknięciem móc się zobaczyć, spotkać, porozmawiać. Jestem pierwszą osobą, która odbiera wyróżnienie, nagrodę, ale już chciałam z góry podziękować, pogratulować wszystkim nagrodzonym i również dziękuję organizatorom za wyróżnienie. To naprawdę bardzo dużo dla mnie znaczy i zachęcam, nie wiem, może po otwarciu do jakichś jeszcze bardziej kameralnych rozmów. Kolejna laureatka nagrody równorzędnej, pani Agata Szymanek. Dzień dobry, bardzo ciężko mi się będzie wypowiedzieć po Martynie, ale chciałam powiedzieć, że to dla mnie ogromne wyróżnienie i bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Także ja również zapraszam do rozmów. Bardzo, bardzo chętnie podzielę się swoimi spostrzeżeniami i dziękuję bardzo. Ostatnia nagroda równorzędna, trzecia, ale równorzędna, pan Dawid Wojtalewicz. Cóż, chciałem podziękować organizatorom, artystom za ten piękny moment. Niech to będzie wiosna malarstwa w Lublinie. Dziękuję. No i ostatni laureat nagrody Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla pana Szymona Popielca. Jeszcze jedna informacja, będzie katalog, ponieważ to wszystko się odbyło w bardzo ekspresowym tempie, więc nie byliśmy w stanie przygotować tego katalogu na dzisiejszy moment. On będzie być może na finisarz, jeżeli uda nam się to zorganizować, to byśmy wtedy zrobili promocję katalogu, a jeśli to nam nie wyjdzie, bo nie wiemy jaka będzie sytuacja, to wówczas on będzie dystrybuowany do wszystkich uczestników. Jeszcze raz serdecznie wszystkim Państwu gratuluję.